Nie, przewin dalej. Bingo! Myślisz, że to naprawdę działa? Wkłada się do mikrofalówki. I co dalej? Wygląda jak jakaś maś. I co teraz trzeba z tym zrobić? Chwileczkę. Niesamowite! Musimy to wypróbować! Mikrofalówka gotowa! Mam też żelki i talerz, który nadaje się do mikrofalówki. Spójrz na te wszystkie kolory! 2 minuty powinny wystarczyć. Otwórz, otwórz! Tylko się nie oparz! Super! Teraz weź słomkę. I dmuchnij! To działa! Niesamowite, co? Smak też jest świetny. Świetny trik! Trzeba zrobić więcej balonów! Ło! Ten jest ogromny! Mam pomysł! Spróbujmy tego z gumisiami. To moje ulubione! Trzymaj za nie kciuki! Będzie im naprawdę gorąco! Niech już miną te 2 minuty! Już czas! Wszystko w porządku, misie? Chyba kręci mi się w głowie. Tego się nie spodziewałam. Może trzeba go włożyć jeszcze na minutę? Tyle czasu powinno wystarczyć. Co? Chyba nie wkładałam tam banana. Okej, jeszcze minutka. Ale Tina jest naiwna, prawda? Czas na kolejny przedmiot. Luna? Jak możesz? To pa. Ja to wcisnę. Już jestem głodna. A ty? Ekstra! Mogę pierwsza? No dobra. To się nazywa interesujący napój. Ciekawe jak smakuje. Zaraz się tego dowiemy. Wow, chyba prędzej go zjem niż wypiję. Patrz jaki fajny. I jak się ciągnie. No spoko. Super, mogę? Musisz mocno wycisnąć. Gotowa? Bingo! O, jeszcze leci! To teraz na stojąco. I taki napój to ja rozumiem. Twoja kolej. Tada! Patrz na tą zieleń. Wygląda jak kosmita. No hej! Zjem cię w całości. Czemu nie mogę się ruszać? Pomoże mi ktoś? Gdzie ja jestem? Skąd tu się wziął ten śnieg? A tych, co tak wmurowało? Przystojniak. Wow! Ale jazda! Patrz, zaczęli tańczyć. Dołączymy do nich? Będzie fajnie, zobaczysz. Nie musisz mnie nawet namawiać. Ja zacznę. O, ale ładny kolor. Mój ulubiony. Cały talerz pysznych, mięciutkich pianek. Wyglądają przepysznie, ale muszę to jeszcze sprawdzić. Pycha. Chcesz jedną? Serio? Pewnie. Dzięki, Julie. O, masz rację. Faktycznie są mięciutkie. Sprawdź, co ty masz. Dobra. To pszczoła. Niefajnie. Że co? Pszczoła? Nie cierpię ich. Pozbądź się jej. Boję się. Fuj, 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 fuj. Zaczekaj, pszczółko. Przynajmniej zostały mi pianki. Z głodu nie umrę. Wow, ale dużo miodu. O tak, to ja rozumiem. Nie, wiewiórki nie jedzą słodyczy. O, wróciłeś i przyniosłeś miseczkę miodu. No, a do tego kolorową posypkę. Wow, ale dużo, aż mi ślinka cieknie. Tak, wsypię wszystko. Patrz teraz. Dokładnie zamieszam to małe co nieco. Hipnotyzujący widok. Okej, wystarczy. Teraz wezmę butelkę i lejek. Ale super! I co dalej? Wleję miód do środka. Patrz, jaki gęsty.
Trochę mi to zajmie. Tada! Gotowe! Wkładam go teraz do zamrażarki. Zamrażarki? Naprawdę? Pokaż no. Dobrze, tyle wystarczy. Tak, o to właśnie chodziło. Otwieram butelkę. I mocno wyciskam. Patrz, wychodzi. Nie ma na co czekać. Kosztujemy. Wow, naprawdę wygląda pysznie. Raz, dwa, trzy. Ha, wygrałam. Cytryna, to będzie nieco inne. Ajdź. Hej, ja nawet jestem ubrany jak cytryna. Chcesz spróbować pierwszy? Nie dam rady, to będzie zbyt kwaśne. Muszę spadać. Nic z tego, wracaj i jedz. Okej, a co z pierwszeństwem dla pań? O nie, fuj, jakie to kwaśne. Jak? W sumie nie najgorsze. Super, wezmę trochę. Co ty robisz? To będzie ciekawe. Jaki kwas! Okropne! Mam pewien pomysł. Weźmy się za chemię. Trochę cukierków. I niezastąpiony lejek. Wleję pomarańczową oranżadę. Wciąż czuję ten smak. A teraz dyskretny składnik. Odsuń się, będzie gorąco. Słabo, potrzeba czegoś mocniejszego. To się nada. Będzie w sam raz. Chyba już nie pozbędę się tego smaku. Wstrząsamy i do schłodzenia. Co tak długo? Wesołych świąt! Dzięki, Mikołaju. Spróbuj, powinno pomóc. Dla mnie? Super, dzięki. Dlaczego? Co z tobą? Czekaj, aż cię dorwę. Chcesz znowu zacząć? Okej. O, miśki. Klasyka w najlepszym wydaniu. Pycha. Najbardziej lubię czerwone. Mam genialny pomysł. Daj mi tylko chwilę. Co ty tam robisz? Zobaczysz. Naszyjnik z żelkowych miśków. Wow, ale piękny. Wiem, zobacz co ty dostałaś. Tak, też mam żelki. Tyle, że wężyki. Twoje miśki mogą się schować. Wężyki są o niebo lepsze. Pycha. Co by tu z nich zrobić? Wiem, dobrze, że zawsze mam przy sobie wędkę. Haczyk jest, teraz wystarczy nabić na niego przynętę. O tak, i można iść na ryby. Pa, nigdy nie rozumiałem tego hobby. Dobra, czuję, że będą dzisiaj brały. Okej, idealne zarzucenie. Jejku, ileż można czekać, głodna jestem. Zaraz, chyba coś złapałam. Coś naprawdę dużego. Chodź tu do mnie. Ciężka i do tego strasznie się wierzga. Zaraz, co to ma być? Złapałam żelkę? No cóż, lepszy ryt niż nic. Zdejmę go z haczyka i zjem na surowo. Pycha. Uwielbiam żelki.